piękne Subaru, ja pierdzielę. Co? Rozgrzewasz, tak? Rozgrzewam. To przejdziesz z realizanka? Oczywiście, że przejdzie elegancko. Co do zamocowania fotela kubełkowego, ojej! Wyjmijcie te felki może, bo jak dachować będziecie? To wytrzymano, będzie można. Koledze na aucie nie zaledwie. Zamknij bagaż. Idziesz jeszcze 50 km znowu. Wyrośnięte? Znaczy 15 lat mam. 51. Ja pierdolę. Dzięki wszystkim. Co, nie spodziewałeś się? Za trzeźwy jesteś. Już poznałem po drogach, jak oglądałem odcinek, już widziałem. Co trzeba to zmówić? No, ciekawe jaka waga tego. I silnik. Macie browar? Nie. To jest dyfer teraz? Otwarty. Zero, zero, cztery, zero, otwarty dyfer. A nie zmieniałeś na tamtym? Nie, nie zmieniłem na tamtym. Cześć, dobrze cię widzieć, znowu nagrywasz. Znowu z Niemca. Kurczę, nie zdążyłem. Ale zobacz, klub Subaru jest. Tam bardzo grubo. Kiedy ostatnio jeździłeś w ten sposób? Nigdy. Zadowolony. Zobacz, po rynie krosie nie byłeś taki zadowolony. Myślę, że... to nauczę. To nie, jakiś Fedrus powietrzny jest. Ale jak ona mi się słucha, no. Bardzo. No sami zobaczycie zaraz. Jazda wkręca czy nie wkręca? No musi wkręcać. No zobacz. Ciasno pewnie. Ciasno, ale własno. No. Damy radę jakąś. Ale leciutka. Ale leciutka, panie i panewy. Zobaczymy, czy do pleksy się przyklei. Przykleiłem się. Ejba, sprężyna. Co to ręczne, a gdzie tu biegi się zmienia? Tutaj takie bajery są, ja pierdzielę. Panie i panewy, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zobaczcie. Łapa, wszystko takie. Jak to wsteczne się wrzuca?
się, ale jest leciutka, zobaczcie, nie trzeba dużo mocy i te biegi robią robotę już. Jest takie coś, że hamujesz wcześniej, przyczajony jestem do hamowania dużo wcześniej, nie? Hamulce są brzytwy i czasami można, wydaje ci się, że ten samochód ustawić sobie hamulcem, dohamowujesz, on idzie przodem i sobie nie zdaje sprawy, że ty już przesadzasz za ostrym hamowaniem, bo wydaje ci się, że on wyhamuje, a on niby hamuje, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, o co chodzi. Nie, luzik. No, trochę drżał. Skorupa, to jest lekkie drzwi jakieś. Poza kierowcą, bo to wynika z regulaminu. Poczekaj, bo nie pamiętam, czy 3 czy 4, ale okay. Minimum 300 wyszło na sezon. 300 zł. Tak, 300 zł. Z trzema zerami. Zakładając, że masz już furę zbudowaną za 400 tysięcy. I jazda w rallycrossie. Jazda w rallycrossie. Sezon. Sezon. 8 rut. O matko. One były łatwe. Jeszcze nie tak dawno. Nagrało się chyba. 16. HDC01, 4 mm grubości. No nie ma prawa, żeby coś, no nie wiem, jakie obciążenie by miało pójść, żeby to się coś stało. Tu jest dokładany bolec, żeby... Na lewarek siadło. Na lewarek siadło, jeżeli ktoś jeździ prywatnie samochodem, żeby wyjeżdżać na drogę, wyjmujesz śrubę, wyjmujesz bolec, który jest toczony i nic nie widać, że coś takiego jest. Ostatnio to zakierowaliśmy. Ciągle nie robiłem. I takie rzeczy są na sklepie do kurwiatrtuning.pl, tylko na razie się to wszystko dopiero zaczyna. Jeszcze nie jest pełni gotowa, ale można składać zamówienia przez drogą e-mail przez sklep. To jest las. Ja bym go zawsze zbierał. Kill friendly GTA 2. Skurczę. Zobacz, jak oni wyglądają w tym trabancie. Jest! Siedzą tam, skurczu. O, jest, kto to? Mówić, tłumaczyć 100 razy, żeby nie urać drogi. Jest, i teraz pozdrawiam wszystkich właśnie szefów. To jest szef, który zapierdala. Nie ma miękkiej gry. Pan w Włościach. Pan w Włościach. Bo potem się człowiek nasłucha, a się tłumaczy. Dokładnie. Nawet jakby była tabliczka, że nie wolno, to jeszcze bardziej by ryli. Panie Witku, pan patrzy. Co złego, to nie my.